Siema, siema. Siema Bartas. Co tam masz za ciekawy sprzęt? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Kilka takich nowości. Do końca nowości. Na świecie może nie, ale na rynku polskim tak. Co to masz za sprzęta? Tak właśnie niedawno wyjęliśmy z kartonu fajną 50 na młodzieży. Teoretycznie od 14 roku życia jest dopuszczona do ruchu po drogach. Jest to 50 RR WT w dwusuwie. Akurat tutaj wersji mamy w wersji racing. Motocykl waży 85 kg i ma 15 koni. Oczywiście 15 koni, Vmax, koło, ile? Vmax mówisz o... Maksymalna prędkość? 90, w porywach można odblokować do 100 na godzinę. Aha. Możliwość, jest sporo możliwości wzmocnienia, dania mu mocy. Dyfuzorem, gaźnikiem, dyszami. I wtedy jaka wtedy moc? 23-4 konie. O, to już jest dużo, z 15 na 23-4 to jest bardzo dużo. Myślę, że to, ale to w późniejszej fazie, jak komuś już brakuje mocy, mhm, przede wszystkim, bo na dzień dzisiejszy myślę, że na asfalt dla młodzieży. A powiedz, homologację ma na asfalt? Tak. Motocykl jest oczywiście homologowany do zarejestrowania. Czyli motocykl na wyścigi, tak? Na cross country i na ulicę. Jedyny motocykl na rynku, którym tak naprawdę można się ścigać w mistrzostwach Polski enduro, cross country, gdzie potrzebna jest homologacja. Tak. I można jeździć po drogach. Motocykl przede wszystkim posiada bardzo fajne zawieszenie, przód, tył. No widzę właśnie, że kurczę, jest takie racingowe, nie? Tak. Hamulce fajne. Brembo, tak? Tak. Jest bardzo lekki, ta poręczność. No tak, 85 kg to jest rower. Rower. Piękny. A słuchaj, cena? Cena tej wersji 19900. 19900, ale na kod Black Opso, na Inno Beta po prostu macie taniej. A podstawowa wersja tej 50? 14900 na dzień dzisiejszy. Plus kod. Tak, jest jeszcze wersja Sport pomiędzy, która kosztuje 17900. Tak. Oczywiście to jest na dzień dzisiejszy, ponieważ ten kurs euro się troszeczkę waha teraz na niekorzyść. Tak. Ale myślę, że jak ktoś będzie zdecydowany, to postaramy się wszystko zrobić, żeby tą cenę zrobić lepszą. Tak? Czyli zawodowy motocykl, a powiedz mi, spalanie jakie? Sprawdzone to jest? Ciężko ocenić, tak. Przy takiej optymalnej jeździ około 3 litrów na 100 km. Ma 6,5 litra zbiornika, czyli na 200 wystarcza. Czyli po prostu jak gdyby mamy nowszą wersję Simpsona. Tak. Pamiętasz czasy nasze? Pamiętam, Simpsonu, tak. Kartów, tak. Rometów, tak. Rometa miałem. No. Te spaliny. I taką trochę strzeczkę na miasto. To od razu banan na gębie, nie? Dokładnie. Słuchaj, golnę się, co? Proszę. Ja trochę dużo ważę, myślę, że na koło to ją nie walnę. Ona jeszcze jest nieodblokowana do pewnej mocy, bo to jest dopiero co wyjęta z kartonu, więc trzeba ją troszeczkę dotrzeć. Ta wieszenie super wybiera. Różne rzeczy można robić na nim. Fajny sprzęt, lekki. Przede wszystkim dobry do nauki.
zaraz po komunii można kupować taki. Mocno, śmiało. Super. Fajnie chodzi. Ile biegów ona ma? 6. No wiesz, ten motorek wymaga kręcenia tymi obrotami. No taka jest domena dwusuwu przede wszystkim, w szczególności małych. Fajny motorek do nauki. Trochę jeszcze 5 koni, jakby... Tak, ale on jest jeszcze zławiony, on nie jest w pełni odblokowany do pewnej mocy, także... Ale fajnie ci powiem. Myślę, że nawiązując do starych Simpsonów, Komarków, WS-ek, to jest ta sama pojemność, 50. I odzywają się wspomnienia z dzieciństwa, jak się jeździło WS-kami, Komarkami. Także no zapach przede wszystkim dwusuwa, tak niewątpliwie, i dźwięk, tak? Zawodowe zawieszenie, słuchaj. Fajne hamulce, lekkość, no nie? No, lekkość. Wiadomo, ty ważysz troszeczkę więcej, taki młodszy chłopak, który waży 50 kg. No, to już tak wyrwie go ładnie na koło, tak, nie? Tak. No, ja tego nie mogłem zrobić niestety. On jest przyblokowany jeszcze, wiesz, nie jest w pełni zblokowany. Kręca się fajnie, kręca, fajnie chodzi. Tylko trzeba cały czas trzymać gaz. I jak taka młoda osoba się nauczy trzymania gazu w młodym wieku, przez pierwszy okres jeżdżenia, szkolenia, przyłoży potem to na duży motor, no to progres jest ogromny. Tak. Na początku można jeździć tylko po polach. Jak ktoś nie ma 14 lat. Tak. Czyli bez prawa jazdy po prostu wjeżdżamy na ulicę na kategorię A1. Tak zwaną starą kartę motorowerową. Tak, czyli stara karta motorowerowa. Piękna sprawa. Hamulce Brembo, tak. Ja nawet 50 zmęczy. No, ale widzisz, o tyle fajnie, jak do teraz podchodzę do tego bardzo technicznie, siadając z dużej pojemności, z dużego motocykla, tak. Automatycznie skupiasz się na technice, czyli trzymanie gazu, pozycji, tak. Przód, tył, tak, do hamowania, przyspieszania. Tak. Dużym motorem, gdzie jest ta nadmoc często, w większości wypadków, to bardziej skupiasz się na tym, żeby gazu nie dodać, żeby się nie wywalić. A tutaj motor zachęca do oddawania gazu, tak? Sprzyja, jeszcze więcej, włóż mi tego gazu i tak dalej. A na dużych motocyklach na ogół jest tak, że oby za dużo gazu nie dodać, tak? Tak jest. To jest właśnie złe, dlatego zachęcam do osiadania na słabsze motocykle, może nie za słabe, ale słabsze, które zachęcają do wykręcania gazu przede wszystkim. A potem iść w kierunku dużego motocykla. No patrz, zakręcie, no, gaz na full. Tak. Swoim motocyklem prawdopodobnie by zwolnił do zera i dopiero przyspieszył. Czyli w konsekwencji byś czas miał przejazdu gorszy. Tak.
Mierzyliśmy niejednokrotnie czasy na przykład na torach dużymi motorami, mocniejszymi, i często ten sam zawodnik słabszym motocyklem miał lepszy czas przejazdu. No tak, tak. Ja to znam. 85 kg od Bety. Jedyny na rynku motocykl z homologacją na drogę i na zawody. Wersja już taka bogata, racingowa. Super. Fajnie, naprawdę. Czyli polecam, wbijajcie na InnoBeta, jak ktoś ma zamiar kupić. No nie tylko po nowe motocykle, po części, po oleje, po wszystko. Kod rabatowy wpisujecie Blegopso ze spacją i macie 15% rabatu na wszystko. Nara, hejos! Warta znakołodanie. No tylko ja próbuję, każdy. Nara, trzymajcie się, pionas. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.